Dzień dobry. Pijawki na żylaki, czy warto? No, warto. I pytanie, czy będziemy tak naprawdę stawiać te pijawki na żylaki? No bo tak zawsze przychodzą pacjenci, mówią, tu mam żylaczka, proszę mi tu postawić pijawkę. Tu mam dużego żylaka, proszę mi postawić 5 pijawek. Otóż co się stanie, jak postawimy pijawki na żylaki? No, pierwsza dobra wiadomość, pacjent na pewno nie umrze. Natomiast czy to mu pomoże? Najprawdopodobniej nie. Co zrobi pijawka, która będzie postawiona nad żylakiem? Jeżeli skóra będzie cienka, oczywiście pijawka mogłaby przegryźć ściany żyły, ale no każdy z nas kiedyś oddawał krew, wiemy, że igła wchodzi do żyły, wyciągamy igły z żyły i jakby idziemy do domu z wacikiem i nic się nie dzieje, więc pacjent się nie wykrwawi. Ale jeżeli nie przegryzie pijawka żyły, czy to pomoże? Pijawka będzie pracować w układzie międzykomórkowym, czyli będzie pracować na układzie limfatycznym. Ona wyciągnie bardzo dużo płynu limfatycznego, który będzie zabarwiony krwinkami czerwonymi. Będzie potężne krwawienie, a czasami krwotok, a żylaki zostaną. Dlaczego? Otóż ważne pytanie. Jak leczyć żylaki, żeby nie powodować dużych krwawień, nie wystraszyć pacjenta, żeby on jednak przyszedł na ten drugi zabieg, żeby poczuł nogi bardzo lekko i przyjemnie i żeby to mu pomogło. Jeżeli Państwo pracujecie z pijawką, ja polecam stosować aplikacje i pijawki centralne. Co to daje? Daje to przede wszystkim dostanie się do krwiobiegu, do układu prawie zamkniętego, może nie za pierwszym razem, a i dostaniecie się Państwo i do układu tętniczego, i do układu żylnego. Krew będzie bardziej rozcieńczona, ona będzie łatwiej płynąć, a przede wszystkim poprawimy jaką pracę? Poprawimy pracę wątroby. A jeżeli poprawimy pracę wątroby i pracę miednicy, więc ta krew z nóg będzie łatwiej, zdecydowanie łatwiej płynąć do góry. Nie będzie jej tak ciężko, nie będzie cofania tej krwi, nie będzie refluksów. I ja nie radziłabym nigdy stawiać pijawki nad żylakami, tylko przede wszystkim otworzyć drogi, żeby krew żylna z kończyn dolnych mogła spokojnie płynąć do góry, żeby było jej łatwo, żeby nie było żadnych przegród w postaci różnych bloków. Bardzo ładnie to połączyć z akupunkturą, naprawdę polecam. Jeżeli dołożycie taki punkt akupunkturowy jako wątroba, 3 wielki przepływ, to będzie sprzyjać krążeniu energii w całym ciele. A jeżeli Państwo postawicie pijawki na centralne aplikacje według doktora Suchowa, czyli pępek, po którym każdy wie, kość ogonowa, i to będzie tylko jedna pijawka, to pacjent bardzo chętnie wróci na terapię. Nie będzie oczekiwał, że żylaki znikną, bo tam jeszcze przecież pijawki nie było, bo jeżeli była, to on będzie oczekiwał, że natychmiast ten obszar się poprawi, a tak nie stanie. To jest bardzo długa terapia. I jeszcze jedno, zmiany morfologiczne, takie jak brzydkie, pokręcone, poszerzone żylaki, nie znikną nigdy. Pajączki będą coraz jaśniejsze, od czarnych będą fioletowe, z fioletowych będą robić się różowe, mogą zniknąć jak najbardziej, bo pajączki to jest widoczna krew, która po prostu stoi w drobnych naczyniach. Natomiast żylaki przede wszystkim będą mniejsze, będą mniej napięte, nogi będą lekkie, nie będzie obrzęków, i wyglądać też będą ładniej, natomiast po terapii naprawdę bardzo długiej. Nie oczekujcie, że będzie szybka poprawa i nie radzę nikomu stawiać pijawki bezpośrednio na żylaki. To nie ma żadnego sensu. Warto wrócić do fizjologii, do patofizjologii, do układu naczyniowego i pomyśleć, jak płynie krew, jak ona krąży i jak te żylaki powstają. I jeżeli ktoś z Państwa są terapeutami i będziecie zainteresowani, to mamy kurs kompleksowego leczenia układu naczyniowego, układ limfatyczny, układ żylny, układ tętniczy. Oczywiście rozmawiamy o chirurgoterapii. Czy pijawka powinna być w rękach każdego? Tak. Czy możecie Państwo sobie pomóc? Tak. Natomiast warto umieć, warto wiedzieć, nie marnować pijawki i zawsze wiedzieć komu, ile, dlaczego i na jak długo tą pijawkę zaaplikować. Zachęcam do nauki, no i do zdrowia. Wszystkiego dobrego.